Cześć, witajcie w tym trochę świątecznym vlogu. Oczywiście, że tak powiem, muszę na początku zaznaczyć, że nie jestem reniferem, jestem leszym. Okej. Dobra, ale zostawiając to za sobą. Dzisiaj temat trochę taki, z którym się borykałam przez parę, powiedzmy, ostatnich dni. Bardzo, że tak powiem, biłam się z myślami, czy robić tego vloga w końcu, czy też nie. Postanowiłam wreszcie, że tak. I według zasady, że czasami jest lepiej później niż wcale, to dobra, przejdźmy do tego tematu. Oczywiście, tak jak już przeczytaliście wcześniej w tytule, będzie o dwóch takich, co dały dupy na koncercie. Sprawa dosyć wszystkim znana, wszyscy wiemy, co tam się podziało. No, zresztą wiecie też te inne filmiki, które pokazały się później, jakieś inne zdjęcia. Okej, nie. I od razu wam powiem, że jeżeli przyszliście tutaj z takim, że tak powiem, oczekiwaniem, że będę przez 10 minut napierdalać na nie w stylu dały dupy. Nie. To by było zbyt proste, słuchajcie. To jest zawsze trochę zbyt proste. I wręcz nie zachęcałabym do hejtu na te dwie osoby. Bo, że tak powiem, z samego faktu tego wynikają pewne bardzo poważne konsekwencje, z których, jeżeli jest się młodym człowiekiem, to nie do końca zawsze każdy sobie zdaje z tego sprawę. I ja uważam, że biorąc pod uwagę to, co może się stać przyszłością, częścią ich życia, będzie wystarczającą karą. I teraz wam powiem, o co chodzi. Będą trzy rzeczy. Trzy wątki, które na pewno będą miały bardzo negatywny wpływ na ich życie, tylko i wyłącznie przez to jedno wydarzenie. No. Dobra, to zaczynając. Pierwsza rzecz to jest praca. Oczywiście, to jest najbardziej takie, wiecie, wydaje mi się, że to jest najbardziej pierwsza rzecz, która przychodzi większości osób do głowy. No to jest tak, wiecie, w pewnym momencie one sobie zdadzą sprawę, czy tam rodzice im powiedzą, że laski, koniec tego dobrego, trzeba iść zarabiać, nie? Trzeba na siebie zarobić, żeby przeżyć, miejsce włożyć do garnka. No i dobra, powiedzmy, że pierwsza praca będzie taka, może nie praca marzeń, w jakiejś takiej nie najlepszej firmie, która nie ma zbyt rozwiniętego działu HR. I HR to jest Human Resources, to jest dział, który się zajmuje, że tak powiem, wybieraniem nowych pracowników wśród wszystkich napływających CV, nie? No i powiedzmy, że u nich ten dział HR albo nie będzie istniał, albo będzie istniał w takiej bardzo szczątkowej formie, czyli będą brali pod uwagę tylko i wyłącznie CV. I w tej firmie już, powiedzmy, dostaną się tam na podstawie tego CV, ale będą chciały ją prędzej czy później zmienić na lepszą. I niestety to jest troszkę tak, że im wyższa firma, im lepsza firma, im, czy może nie tyle co lepsza, ale bardziej taka z, no, nie, no lepsza, tak? Bo jest jednak większy, że tak powiem, nacisk na to, kogo się bierze rzeczywiście do tej firmy, co to za człowiek jest przyjmowany. W tych firmach ten dział jest znacznie bardziej rozwinięty i wtedy nie bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie CV. Taki człowiek, doświadczony człowiek wyszukujący ludzi z kadr, będzie też robił background, tak? Czyli będzie sprawdzał konta na social mediach, konta na innych rzeczy, po prostu będzie wyszukiwał w Google wszelkich możliwych dostępnych informacji na temat tego człowieka. I powiem wam tak, w internecie nic nie ginie. I nieważne, czy to będzie 5 lat, czy to będzie 10 lat, po tagach. No chyba, że nie wiem, będzie jakiś zupełny crash YouTube'a, czego nie podejrzewam. Ale też z tego, co wiem, to kopie tych wszystkich filmów też znajdują się na innych serwisach. To wszystko tam zostanie. I taka osoba poszukująca tych pracowników na pewno do tego dojdzie w ciągu paru minut. Czy wezmę taką osobę do firmy? Nie sądzę. Naprawdę nie sądzę. To jest ta pierwsza rzecz. Za nimi, pod względem zawodowym, to się będzie ciągnęło przez całe życie. Nie uciekną od tego. To jest coś, co wpływa na całe życie. To jest przejebane, jak sobie o tym pomyślicie. Naprawdę, nie ma co ich hejtować, bo już w tym momencie, pod względem chociażby szukania jakiejś takiej lepszej pracy,
Dobra, druga rzecz. Zdrowie. O ile powiedzmy takie, że tak powiem, choroby weneryczne, które można złapać w ten sposób, tak, to też jest coś, przynajmniej ja nie życzę nikomu źle osobiście, ale no, nigdy nie wiadomo w takich sytuacjach, z kim masz do czynienia, jeżeli go nie znasz odpowiednio dobrze, jaka jest jego przeszłość i różne rzeczy mogą się stać. A co najgorsze, mogłoby się stać nawet to, przepraszam, że no mogłoby dojść nawet do HIV-a, nie? A to już jest kolejny raz coś, co będzie miało wpływ na całe ich życie od tego momentu. Po prostu to jest praktycznie, masz HIV-a, to jest praktycznie no mimo wszystko troszkę jednak tykająca bomba zegarowa, trochę taki wyrok przedwczesnej śmierci i to jest naprawdę straszne, nie? Jeżeli się na przykład okaże, że jeden z tych gości z tego zespołu, powiedzmy, miał, że tak powiem, przyjemność, czy też nieprzyjemność spotkać się z jakąś panią, która nie do końca też wcześniej miała, była zabezpieczona pod tym względem. Przed wszystkim też nie wiemy tego, nie? To jest kolejna rzecz, widzicie, jedna głupia decyzja, kolejne skutki, które mogą się za nimi ciągnąć, no, do końca życia. Trzecia sprawa, zakładanie rodziny. W pewnym momencie człowieku zaczyna się budzić taka potrzeba, wiecie, ustatkowania się, znalezienia tej drugiej połowy, kończy się takie wewnętrzne imprezowanie, że tak powiem, wiecie, że chodzenie po klubach, szukanie tam jakieś przelotne romanse, jakieś flirty, wiecie. W pewnym momencie to się zaczyna. Oczywiście nie wszystkim w tym samym czasie, nie wszystkim to musi, nie? Ja tutaj generalizuję oczywiście. Ale w pewnym momencie się włącza człowiekowi takie myślenie, że kurde, pasowałoby znaleźć rodzinę. I wyobraźcie sobie te laski w tej sytuacji, powiedzmy 25-letnie, szukające męża na przykład, próbujące założyć normalną rodzinę. I co, i myślicie, że to nie wyjdzie prędzej czy później? Ten fakt tego, że one to zrobiły i były na tych wszystkich filmach i zachowywały się później tak, jak się zachowywały, myślicie, że to nie wyjdzie? A ja jestem w 100% przekonana, że to wyjdzie, bo takie rzeczy zostają na językach ludzi chociażby. Nawet jeżeli ten facet nie będzie szukał tego sam, to na pewno wiecie, jak to jest. Jakaś przemiła koleżanka podeśle mu to, chociażby anonimowo. I co? Jak sądzicie, że czy osoba, czy taki facet na poziomie, któremu też będzie zależało na założenie normalnej rodziny, co sobie pomyśli w takiej sytuacji? Trzy aspekty, widzicie? Trzy aspekty, które są praktycznie esencją całego życia społecznego, ludzkiego. Praca, zdrowie i rodzina. Najważniejsze aspekty życia. Spierdolone w sposób po prostu. Nawet ja bym na coś takiego nie wpadła, nie? Naprawdę nie ma co ich hejtować, nie ma co na nich naskakiwać, bo to już jest trochę taki game over w tym momencie. Jeszcze to, wiecie, zachowanie na zasadzie jestem dumna, nie? To też trwa trochę moim zdaniem za długo, żeby to by była jakaś akcja PR-owa. Tylko moim zdaniem tutaj zdarzyło się coś takiego, że okej, kto się nagrał na tym Snapchacie? Jakiś miły kolega wstawił to do internetu, a teraz te wszystkie patologie, które się dzieją, to jest odpowiedź na zasadzie: kurde, zjebało się, ale teraz nie możemy wyjść z formy, bo jeżeli pokażemy, że jest nam przykro, to nas zabiją, nas zagniotą. Jeżeli pokażemy, że hejt nam coś robi, nie? To jest dla mnie to, co się teraz dzieje, to jakieś filmy dodatkowe wrzucane, jakieś screenshoty, cokolwiek. To jest właśnie coś na takiej zasadzie reakcji obronnej, obrona przez atak, o. Że myślicie, że my się tak zachowujemy, to pokażemy wam, co my tak naprawdę możemy zrobić, nie? No. Trzy najważniejsze aspekty życia. Aż się płakać, kurwa, chcę.